Wstawajcie, anieli! Świątyń tej niebiańskiej wieji! Lud naszej ziemi was da jaśnienie, dobro pleje, wyskuje, dobro pleje. Maria i Józef do domu pukali i schronienia szukali. Ludzie drzwi zamknęli, są bez nadziei i tam odpoczęli. Gromada aniołków czuwała, a Maria Jezuska córę kołysała.
was puszczę, idące królowie, kroki w szatach, koronach na głowie. Susek, kocha trener Susek. Cichym,
szczęśliwym, a za wszystkich radością i serce prawdziwym byśmy byli wszyscy wierzyli jako w niebie anieli na dzień nowy rok. Witam Państwa serdecznie. Zachęcam tutaj, aby pozostać z nami jak najdłużej. Od siebie chciałam serdecznie podziękować za przybycie. Jesteśmy w gronie przyjaciół, rodzin, dzieci ze stowarzyszenia. To, że Państwo jesteście tutaj, świadczy o tym, że macie dobre serca i chętnie się tą dobrocią z nami dzielicie. Nasze stowarzyszenie nie mogłoby istnieć, gdyby nie szeroka grupa przyjaciół, która hojnie nas wspiera słowem dobrym, gestem, złotóweczką czy inną pomocą. W tym miejscu chciałam serdecznie podziękować w imieniu swoim własnym, naszych podopiecznych. Ksiądz też będzie, będzie ksiądz. Chciałam serdecznie też przywitać naszych gości, którzy tutaj tak licznie się wśród nas zjawili. Wigilia to jest taki czas, kiedy serca się otwierają, wszystkie żale się zapomina, mam nadzieję, jeżeli takie sytuacje miały miejsce, także w tym miejscu też chciałam przeprosić za różne sytuacje, które w życiu codziennym się zdarzają, wszyscy jesteśmy ludźmi, także cieszę się bardzo, że możemy tutaj w takim zacnym gronie teraz być. Nie będę przedłużać. Chciałam po prostu Państwu podziękować, życzyć zdrowych, pogodnych świąt, pełnych nadziei na lepsze jutro, pełnych zdrowia, nie tylko od święta, ale i na co dzień. Jednocześnie chciałam też Państwu powiedzieć, podsumować troszeczkę ten rok, te ostatnie nasze 3 lata, bo w takim zacnym gronie, takim dużym, nie było nam dane się jeszcze spotkać. Chciałam powiedzieć, że nasze najnowsze przedsięwzięcie, jakim jest zbiórka środków na zbudowanie windy, abyśmy mogli do swojego grona zaprosić kolejne rzesze dzieci, które potrzebują naszego wsparcia. Idzie ku dobremu. Mogę tak jeszcze nieoficjalnie powiedzieć, że mimo, że jeszcze parę złotych brakuje, z 40 tysięcy brakuje około 6 tysięcy złotych, ale jesteśmy na tyle dobrych myśli, że zdecydowaliśmy się już podpisać umowę na wykonanie tej windy i jestem przekonana, że z końcem stycznia przyszłego już nowego roku będziemy mogli do swojego grona zaprosić dzieci na wózkach poruszających się o kulach, które będą mogły czuć się u siebie jak w domu, a nie pokonywać kolejne bariery, żeby skorzystać z naszej pomocy. W tym miejscu serdecznie dziękuję za to, że w tak krótkim czasie, bo można powiedzieć w ciągu 1,5 miesiąca, udało nam się zebrać taką sumę pieniędzy, która na początku wydawała się olbrzymia i nierealna, ale tak jak ktoś kiedyś powiedział, jeżeli ktoś ma pieniądze, to zakłada fundację, a jeżeli ktoś ma przyjaciół, to zakłada stowarzyszenie. My jesteśmy przykładem tego, że mamy tych przyjaciół i kolejne rzeczy udaje nam się realizować. Dziękujemy przedstawicielom różnych środowisk, które tutaj są dzisiaj z nami, które wsparły nas już niejednokrotnie i zapewniają, że ta pomoc będzie dalej od nich płynąć, także dziękujemy serdecznie. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z tej chwili, tutaj będziemy się może przełamywać tym opłatkiem, a mikrofon stoi pusto, także jeżeli ktoś tylko ma ochotę, zachęcam.